Cześć, mam na imię Kuba. Od urodzenia jestem osobą niepełnosprawną. Mój strach polega na tym, że boję się, gdy jadę przykładowo miastem i zepsuje mi się wózek. Stanie mi wózek na środku drogi. I no niestety, nie mam co zrobić. Też bardzo boję się, gdy spadnę z wózka. Bo no niestety, sam nie mogę wstać. Nie podniosę się i muszę prosić osoby trzecie o pomoc. Ale to nie zawsze jest mi udzielona taka pomoc. Miałem kiedyś taki przypadek, kiedy pewnego dnia wracając z imprezy i czekając na autobus, dostałem cios od tyłu w kark i zleciałem z wózka. Straciłem przytomność na 4-5 sekund, ale no nikt, nikogo nie było wokół, aby mi pomógł.